znałaś tych ludzi? W sensie, czy tak znam, no to jest z kręgu moich znajomych tak naprawdę, nie? Wiadomo było, że oni lubią szybką jazdę? Tak. W sensie, no tam nawet mama tego chłopaka jednego się wypowiadała. Na TikToku nawet wiedziałam, że jej też kiedyś odebrali prawo jazdy, prawda? No i że jej syn właśnie lubi sobie pośmigać po mieście tam. No. I posłuchaj, i co poczułaś, jak się o tym dowiedziałaś? Że tak musiało się stać prędzej czy później? Znaczy, tak naprawdę dowiedziałam się od takiej mojej kumpeli, prawda? Bo ona tego chłopaka tak zna dość dobrze i oni są, no mieszkają na tej samej wsi, prawda? I obok siebie, także no straszna tragedia. Mam nadzieję, że da wielu osobom do myślenia, że jednak szybkość i brawura to nie jest wszystko i lepiej się faktycznie wyszaleć na torze wyścigowym niż tak po mieście, bo to może czasami kosztować życiem i to jest bilet w jedną stronę niestety, nie? Pamiętasz, kiedy dowiedziałeś się o tym wypadku? No, wydaje mi się, że zaraz po tym, jak się to wydarzyło, no bo w internecie od razu o tym było głośno. I co pomyślałeś? Znałeś te osoby? Nie no, nie znałem, ale wiedziałem, że mieszkał w mojej okolicy. No ale, no nie, według mnie to jest po prostu, no, samobójstwo, że tak coś robić. Od takiego czegoś są tory do wypożyczenia wyścigowe, że sobie pojeździć szybko, a nie, że po mieście 160 jechać. Powiedz mi, miałaś kiedyś taką sytuację, że jechałaś z kimś, kto się jechał niebezpiecznie i czułaś, że może coś złego się stać? Tak. No ale na... Co powiedziałaś wtedy? Coś? Nie, no bo miałam też taką sytuację, że na przykład zamówiłam Ubera i na przykład Uber tak za... Ale to wiadomo, jak się czasami wraca z miasta, jest się pijanym, to człowiek siedzi jakby z tyłu samochodu, nawet się nic nie odzywa, nie? Bo nie myśli, co się może stać. Czyli myślisz, że ktoś może chciał zaimponować tym chłopakom, ten Patryk? Jakie cechy charakteru? Po prostu wydaje mi się, że chłopak po prostu lubił szybką jazdę, prawda? I to jest ciężko się wypowiadać tak naprawdę w obliczach takiej tragedii, cokolwiek. Miałeś kiedyś taką sytuację, że ktoś jeździł niebezpiecznie z tobą, ale nie wiem, bałeś się coś powiedzieć, czułeś się niekomfortowo? Nie, no nie, raczej nie. Abym miał taką sytuację, to wydaje mi się, że powiedziałbym coś, żeby zwolnił. Tak mi się wydaje, no ale to nie wiadomo, jak w emocjach to wszystko wygląda. No właśnie. Może coś w prawie trzeba byłoby zmienić? No, co tutaj zmieniać? Prawie jak złamali po prostu prawo i no i umarli, zginęli. Czyli to powinna być generalnie największa i najważniejsza lekcja? No tak mi się wydaje, no bo co tu jest w prawie zmieniać, jak złamali to prawo? Wstrząsnęło tobą to coś? Kurczę, no nie, doszukiwał raczej nie, no to mi się wydaje, że na własne życzenie to wszystko się stało.
No, co mogę jedyne powiedzieć, pamiętajcie, że brawura i szybkość to nie jest wszystko, nie? Więc lepiej wybrać ten tor wyścigowy niż faktycznie. No bo są wiadomo miłośnicy szybkiej jazdy, ale żeby to jakby no, nie musiało kosztować życiem siebie i też innych, prawda? Myślisz, że te śmierć czwórki osób, która naprawdę całą Polskę poruszyła, ona cokolwiek zmieni w dłuższej fali? W sensie no pewnie dla jednych zmieni, dla drugich nie, no ale o tyle dobrze, że tam gdzie ten wypadek się zdarzył, nie wiem, na przystanku ktoś z imprezy nie wracał czy coś i się skończyło tylko na tych osobach, które faktycznie się przyczyniły do tego, że żadnej innej postronnej osoby w to nie włączyły. Wiadomo, że bezpieczna jazda, to lepiej po mieście zwolnić i faktycznie się wybrać gdzieś tam, jak ktoś uwielbia szybką jazdę, to na ten tor wyścigowy, żeby to... A tak realnie to myślisz, że to coś zmieni? Ktoś się tego posłucha, czy go ludzie zapomną jako wszystkim? No, jakby ta tragedia się wydarzyła tak w kręgu jakby takich moich znajomości, więc mi to dalej jakby siedzi w głowie, nie? Więc no, ciężko, ciężko. A ty masz prawo jazdy? Chcesz mieć prawo jazdy? No teraz jestem zapisany na egzamin praktyczny. Aha. To jakoś zmieni sposób, w jaki będziesz jeździł, myślisz? Nie no, raczej nie. Mnie nie kusiło, żeby jechać po 160 po mieście, więc mi się wydaje, że będę jeździł tak jak chciałem jeździć. Co byś powiedział znajomym tych chłopaków, co umarli? Kurczę, no znajomym, no to pewnie, że to wielka tragedia. No ale też bym im pewnie powiedział prawdę, że jednak w większej części to jest na ich własne życzenia. To się stało. Tak myślisz, czy całkowicie można było tego uniknąć? No to na pewno. Ale lekcja z tego wszystkiego to musi być, to jest lekcja na przyszłość, tak? I drogowskaz taki. No pewnie wiele kierowców zmieni swoje nastawienie, lecz myślę, że dalej pewna część, to w ogóle ich to nie ruszy i będą pewni swoich umiejętności i dalej będą tak jeździć. Jak będziesz sama jeździła, chciałabyś, żeby tacy ludzie jak ci znajomi jeździli też na drogach? Czy chciałabyś poprosić ich, żeby zostali jednak na torze? To jest oczywiste, że nie, prawda?